Dzisiaj porozmawiamy sobie o rozumieniu gry i o sposobie, w jaki to rozumienie możemy rozwijać poprzez proces treningowy w piłce młodzieżowej, w piłce 12-13-latków. Ja jestem tym nowym trenerem, który po raz pierwszy występuje przed Wami, więc tylko króciutko powiem, obecnie pracuję w Ursusie z roczniem 2010, a materiały, które przygotowałem wraz też z moimi kilkoma kolegami, tutaj pozdrowię ich na sam koniec i podziękuję za wsparcie technologiczne. Będziemy omawiać materiały z kadry Mazowsza, jeszcze za czasów, gdy graliśmy 9x9, a także z Ursusa 2010, czyli będziemy mieli tutaj do porównania dwa poziomy chłopaków, tacy, którzy grają, można powiedzieć, na tym młodzieżowym najwyższym poziomie, tak jak kadra wojewódzka, ale też chłopcy, którzy grają w Akademii Warszawskiej, dosyć sporej, ale tacy, którzy jeszcze gdzieś do tego poziomu najwyższego nie dobijają, ale rozwijają się bardzo fajnie i trzymam kciuki też, żeby akurat korzystali z informacji, które im wszyscy trenerzy związani tutaj z nimi przekazują. Okej, dlaczego percepcja, dlaczego decyzyjność i jak ja rozumiem rozumienie gry? Wiele rzeczy nauczyłem się, szczerze mówiąc, z Econo i tą wiedzę, którą zaczerpnąłem od trenerów właśnie wyznających, można powiedzieć, tę metodologię, dzisiaj przekażę, ale ona będzie połączona z moim doświadczeniem, które nabywałem w klubach i sposób, w jaki ja zinterpretowałem to, bo nie jest to jeden do jednego, ale raczej duża inspiracja właśnie tamtymi szkoleniami. Okej, przełączam się już tutaj na moją prezentację. Okej. Percepcja, decyzje i rozumienie gry w piłce młodzieżowej. To będzie temat, który sobie dzisiaj poruszymy. Percepcja jako taka podstawa w ogóle decyzyjności i tego właśnie jak rozwijać rozumienie gry u dzieciaków, u młodzieży. Szukanie najlepszego wyjścia z danej sytuacji przy pomocy obserwacji pola gry. Jak obserwować i czego szukać, to są rzeczy właśnie, które rozwijamy dzięki percepcji, dzięki grom percepcyjnym. Pokażę Wam teraz środek treningowy, który bardzo często stosuję i stosuję w Ursusie i stosowałem też w kadrze Mazowsza i wcześniej jeszcze w mojej poprzedniej pracy. Tutaj mamy grę na utrzymanie przy piłce z bandami, boisko podzielone na cztery mniejsze kwadraty. Biali, którzy utrzymują się przy piłce, mają za zadanie utrzymać się przy niej i na przykład wymienić trzy podania bez przyjęcia albo znaleźć zawodnika w kwadracie wolnym od obrońcy. Natomiast drużyna czerwonych, drużyna, która jest w obronie, w środku pola wystawia trzech zawodników, czyli w środku mamy 3x3. Natomiast zawodnicy w defensywie, którzy są ustawieni na zewnątrz, mogą atakować zawodnika przy piłce, który jest w obrębie ich kwadratu. Tak jak tutaj widzicie, właśnie zawodnicy są atakowani zza pleców, co też ma właśnie ma za zadanie uruchomić obrót głową, obserwację, odpowiednie ustawienie ciała. Tutaj przykład z Ursusa, troszeczkę inna liczebność niż była na grafice. Tutaj gramy 6x6, z tego co widzę, tak, 6x6. Trzech zawodników porusza się w środku pola, trzech zawodników jest ustawionych na bandach. Można to oczywiście też zmieniać i płynnie dawać zawodnikom zadania, żeby wyprowadzali piłkę z bandy do środka, żeby się wymieniali pozycjami. I tutaj, jak widzicie, zawodnicy mają bardzo dużo możliwości do tego, żeby te decyzje na bazie swojej obserwacji podejmować. Zawodnicy wybiegający zza pleców często zaskakują zawodnika przy piłce. Przestrzeń jest nieduża, więc też czas na podjęcie optymalnej decyzji jest krótki. I chłopcy tutaj
mają bardzo, bardzo duże wyzwanie. Oprócz tego, że trzeba zaobserwować wiele czynników, bo mamy rywalizację w środku pola gry, mamy również zawodników atakujących zza pleców, co jest bardzo trudnym elementem. Biorąc też pod uwagę różny poziom wyszkolenia technicznego zawodników, nie zawsze taką płynność się utrzymuje. Aczkolwiek tutaj, jak też zobaczymy, jest dużo sytuacji, w których moglibyśmy stosować pauzy, interwencje, o tym też jeszcze wspomnę na sam koniec naszego webinaru, ale można zatrzymywać grę dla chłopaków w trakcie właśnie wykonywania tego utrzymania przy piłce i korygować ich, zwracać im uwagę, gdzie jest najbliższy przeciwnik, gdzie jest dobrze ustawiony kolega. Jeżeli mamy punktację, w której chcielibyśmy na przykład wykonać te trzy podania bez przyjęcia, no to możemy zapytać, czy teraz jest czas na przyjęcie piłki, czy można zdobyć punkt, czy teraz mogę zgrać piłkę bez jej przyjmowania. Natomiast jeżeli mamy punktację, w której chcemy znaleźć zawodnika w kwadracie wolnym od obrońcy, no to wtedy możemy zadać inne pytanie. Tutaj widzimy zawodników, którzy testują po prostu różne rozwiązania, czy to w grze właśnie takiej bez przyjęcia, czy z przyjęciem, z ochroną piłki. Ok, składowe percepcji, które sobie poruszymy. Jak obserwować i czego szukać? To jest pytanie, które musimy sobie zadawać w każdym meczu, w każdym treningu. I składowymi percepcji są ruch głową. Tutaj zobaczymy najpierw fragment Ursusa. Graliśmy sparring z Widzewem. Dziękuję Akademii Widzewa za udostępnienie wideo. Zawodnicy, którzy obracają głowę, to już jest też dla nas sygnał, że mają pewien potencjał intelektualny i warto w nich to wzmacniać. Natomiast od tego, jak efektywne będzie działanie zawodnika, oczywiście składa się jeszcze wiele czynników, jak technika, jak odwaga, jak właśnie to, w jaki sposób wykorzystam swoje ustawienie ciała, czy chociażby właśnie ruch głową. Tutaj widzimy zawodnika, który bardzo dobrze skanuje przestrzeń, widać, że może zagrać piłkę w drugą stronę, natomiast jest wiele warunków, które sprawiają, że ten zawodnik akurat tego nie robi i przyjmuje piłkę w drugą stronę. Oczywiście jest to podyktowane umiejętnościami technicznymi, właśnie tak jak mówiłem, mentalnością zawodnika. Na to też musimy zwracać uwagę, ale to już jest fajna podstawa do tego, żeby zawodnika za to chwalić. Tutaj tak samo bardzo dobre wcześniej wskazówki ręką, pokazanie zawodnikowi, gdzie można zagrać piłkę, ale jak widzicie tutaj, oprócz tego, że fajnie znalazł zawodnik miejsce pomiędzy przeciwnikami, to zabrakło tego ruchu głową. Jest głowa skierowana tylko na piłkę i trudno wyjść z takiej sytuacji pozytywnie. Teraz zobaczymy przykład chłopców z kadry Mazowsza, gdzie to skanowanie przestrzeni, ta obserwacja występuje często. Tak jak widzimy tutaj, piłka jest po jednej stronie, my sprawdzamy, z której strony są przeciwnicy, ruch głową w pełnym biegu i dzięki temu mogę wyjść z opresji, mogę wyjść w drugą stronę, poszukać zawodnika, który jest dobrze ustawiony, który może tą akcję przesunąć do przodu. Drugą składową percepcji jest ustawienie ciała względem przeciwnika, ustawienie ciała względem piłki, względem kolegi z piłką. Tak jak tutaj widzimy, zawodnik też obserwuje, sprawdza, gdzie jest kolega, gdzie jest wolne miejsce, gdzie jest przeciwnik, ale dalej jest w pozycji zamkniętej, mimo że szuka bardzo fajnego ustawienia tutaj pomiędzy przeciwnikami, ta pozycja jest zamknięta, ale potrafi jeszcze tą pozycję ciała skorygować, tak, żeby się otworzyć. Znowu nieskuteczność działania wynikająca według mnie akurat tutaj z cech i mentalnych troszkę, ale też z braków technicznych. Tutaj przesuniemy sobie troszeczkę wideo do fragmentu, w którym zawodnik będzie obserwował. To jest ten sam fragment, który był wcześniej, tylko z innej kamery. Widzicie, że tutaj
zawodnik naprawdę ma bardzo trudną też sytuację, ale dzięki temu, że obserwuje i potrafi wykonać też technicznie bardzo dobrze zadanie, to obserwowanie ułatwia mu skuteczność działania. No tutaj zaznaczone są akurat na filmiku reakcje na stratę, na to, w jaki sposób zawodnicy reagują na swoje błędy, jak antycypują też przestrzeń i działania techniczne. Jeżeli zawodnik widzi przestrzeń, którą można wykorzystać, nie tylko będąc w ferworze gry, ale tak naprawdę widząc wszystko przed sobą, też może wykorzystać to poprzez swoją technikę do zdobywania przestrzeni. Tutaj widzimy bardzo fajny przykład przyjęcia progresywnego, w którym możemy właśnie zdobyć miejsce, pójść do przodu. Kolejny odbiór piłki i szukanie znowu wolnych zawodników. Trzecią składową percepcji jest ustawienie na boisku, czyli ustawienie pomiędzy przeciwnikami. Jak to się teraz często mówi, pomiędzy liniami czy w półprzestrzeniach. Tutaj będziemy mieli znowu przykład zawodnika Ursusa Warszawa. Uważam, że właśnie szukanie tego typu momentów pokazuje pewien ukryty potencjał chłopaków i trzeba to wyłapywać. Tutaj super ustawienie pomiędzy linią obrony, a za linią pomocy i tylko kwestie techniczne sprawiają, że nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać i zaatakować bramki rywala. Teraz sytuacja, w której zawodnik potrafi zrobić tak zwaną bramkę z ludzi, tak jak widzicie tutaj, ale dzięki ustawieniu, czyli odpowiedniej odległości pomiędzy jednym, drugim i tak naprawdę już trzecim obrońcą, który jest za plecami, pozwala na dokładne i fajne działanie, na skuteczne działanie. I tutaj sytuacja, w której zawodnicy, tak jak w poprzednim wideo, mają wszystkich zawodników przed sobą, ale potrafią utrzymać i szerokość boiska i widzą moment, gdy można tą piłkę zagrać. Tutaj kiedy prowadzę, kiedy podaję, decyzyjność, o której sobie też będziemy rozmawiali za chwilę. Ok, i składowymi percepcji, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest ruch głową, ustawienie ciała, ustawienie na boisku i dzięki temu możemy zlokalizować kolegów z drużyny, przeciwników i przestrzeń, którą możemy wykorzystać do ataku. Tutaj podsumowanie. Jeden z moich ulubionych zawodników, który obecnie gra w Akademii Legii Warszawa, wcześniej w Escoli, Juan, jakby zbiera wszystkie te rzeczy, o których sobie rozmawialiśmy. I ruch głową, i ustawienie ciała, i ustawienie na boisku pomiędzy przeciwnikami. Warto jest też zwrócić uwagę na to, czego zawodnicy w tym wieku mogą szukać akurat, bo patrząc przez pryzmat piłki seniorskiej, oczywiście możemy myśleć, że będą szukać głównie podań, ale jak tutaj widzicie, Juan lokalizuje przeciwnika, żeby go jeszcze kiwnąć, żeby spróbować wejść ryzykownie pomiędzy przeciwników. I też jak najbardziej powinno być to nagradzane, powinno być to sowicie wychwalane przez trenerów, bo to są świetne zachowania. Tutaj kolejny zawodnik z Akademii Legii Warszawa, Norbert. Jak widzicie, też nie wszystko tym zawodnikom ekstra wychodzi, ale po reakcji na swój błąd jestem w stanie zaobserwować dalej, co się dzieje, wyrzucić z głowy popełnione błędy. Obserwacja. Jak widzicie, ta obserwacja nie wydarza się raz. To jest ciągłe sprawdzanie odległości przeciwnika, odległości kolegi, ustawienie i moment, w którym też jest ważna ta precyzja, ta technika. Bez tego percepcja i podejmowanie decyzji oczywiście będą mniej efektywne. Ok, czy do tego segmentu macie jakieś pytania? Jeżeli nie, to będziemy sobie jeszcze ewentualnie do tego wracać i pogadamy sobie chwilę teraz o decyzji, o decyzyjności kształtowanej poprzez pytania, poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska, poprzez przyzwolenie na błędy i poprzez flow. Tutaj gra, która jest bardzo prosta. Gramy 6x6 plus zielony tutaj kwiatek to joker. Zadaniem zawodników jest przejście z jednej połowy na drugą, grając tylko po ziemi, czyli kiedy podaję, kiedy prowadzę. Wyjątkiem jest rozpoczynanie gry z piątki. Wtedy bramkarz może zagrać dłuższe podanie, gdy nie ma też spalonego od połowy boiska. Ok, tutaj będzie fragment, który przepracowaliśmy sobie
też z chłopakami z Ursusa. Zadawanie pytań kieruje zawodnika, jeszcze wrzucimy, szybciutko wrócimy, żebyście sobie zobaczyli. Dlaczego akurat zadawanie pytań? Zadawanie pytań kieruje zawodnika na identyfikację problemu. Gdzie jest najbliższy przeciwnik? Już było ciemno, ale jesteśmy ładnie odblaskowo ubrani, więc mam nadzieję, że widać pomarańczowi na białych. Tutaj zawodnik, który nie sprawdza, teoretycznie jest dobrze ustawiony, łapie szerokość, jest ustawiony dalej od przeciwnika, nieźle ustawia ciało, ale zapomni sprawdzić, gdzie, z której strony nabiega przeciwnik, ma problem w tym, żeby podjąć odpowiednią decyzję. Dlatego tak ważna jest percepcja, zwłaszcza w takiej sytuacji, w której możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób. Tutaj przykład zawodnika, który bardzo dokładnie i bardzo cierpliwie pilnuje swoich najbliższych przeciwników. Zwróćcie uwagę też na to, akurat jest to ładnie zaznaczone, jak zawodnik zmienia partnerów, przeciwników, którzy go pilnują. Plus oczywiście perfekcja techniczna tutaj pozwala na to, żeby efektywnie wykorzystywać właśnie utrzymanie szerokości, sprawdzenie, gdzie jest przeciwnik, gdzie jest ta wolna przestrzeń, którą możemy wykorzystać do zaatakowania. Środowisko zmusza do szukania najlepszego rozwiązania. Tutaj wolna przestrzeń, który jest automatycznie wrzucony do gry, bo gramy akurat tutaj z jokerem, ale zawodnicy też mają nie zawsze łatwe zadanie, żeby tego jokera dostrzec. Zablokowana linia podania, oczywiście jest też przestrzeń do tego, żeby te podanie popchnąć do przodu, ale zawodnicy decydują trochę inaczej i budując trójkąt wyciągamy zawodnika, który jest wolny, który może zaatakować, który ma odpowiednią przestrzeń do tego, żeby zdobyć bramkę. Tutaj też kolejne zachowanie, w którym będziemy szukali wolnego zawodnika. Tutaj najpierw całość akcji, reakcja na błąd kolegi, doskok, to też jest oczywiście element rozumienia gry, antycypacja i sposób właśnie bronienia. Mamy zawodnika, który poszukuje sobie przestrzeni najpierw w środkowym sektorze, poprawia ciało względem przeciwnika i względem swoich partnerów pierwszym kontaktem z piłką, mimo że wcześniej można powiedzieć, że jego pozycja ciała jest delikatnie zamknięta, ale tu jest wszystko pod kontrolą i jest poszukiwanie właśnie wolnej przestrzeni, wolnego zawodnika, który może zagrozić bramce rywala. Okej, tutaj zaraz minie ten fragment. Kolejna rzecz, czyli połączenie tego pytania i środowisko pozwalają samodzielnie interpretować problem. To jest ważne właśnie w pracowaniu nad decyzyjnością zawodników i nad rozumieniem gry, bo często mylimy, według mnie oczywiście, to może ktoś się z tym zgodzić lub nie, rozumienie taktyki, a rozumienie gry. Oczywiście rozumienie gry według mnie bardziej się tyczy zachowań indywidualnych, które tworzą oczywiście potem działania grupowe, ale właśnie samodzielne interpretowanie problemu poprzez zadawanie pytań zawodnikom, którzy też są bardzo chętni do tego, żeby szukać tych odpowiedzi, bo to ich też stymuluje intelektualnie, a także stworzenie środowiska, czyli dosyć prostych gier, które wam pokazałem, w których mogą powielokroć interpretować problem, czyli z której strony nabiega przeciwnik, jak zdobyć punkty, gdzie jest wolny kolega, gdzie jest wolna przestrzeń, kiedy prowadzę, a kiedy podaję piłkę. I tutaj kolejny fragment z naszej gry. Bardzo prosty sposób, żeby zdobyć przestrzeń. Dwa szybkie podania zdobywające i zawodnik, który wykorzystuje swoją przestrzeń do tego, żeby wprowadzić piłkę pomiędzy przeciwników i oddać uderzenie. Tutaj znowu obserwuję, zbieram informacje już nawet zanim piłka jest w drużynie. Jeszcze piłka była u przeciwników, a my już tutaj sprawdzamy, jak wykorzystać to wolne miejsce. Szukanie wolnej przestrzeni, zanim piłka do mnie trafi i wykorzystanie wolnej przestrzeni podaniem. Tak, wcześniej były szybkie dwa podanie plus krótkie prowadzenie i tutaj zdobycie przestrzeni podaniem prostopadłym, wykorzystaniem
wolnej przestrzeni. Zawodnicy oczywiście właśnie mają tutaj czas na to, żeby interpretować problem po swojemu. Tutaj zachowanie szerokości boiska i zawodnik, który ma bardzo dobrą technikę, próbuje zdobyć przestrzeń poprzez grę jeden na jeden. Na to też musimy znaleźć przyzwolenie w sytuacji, gdy zawodnicy mają 12-13 lat, ale także uważam, że trochę później nawet. Tutaj zawodnik z predyspozycjami do tego, żeby piłkę zagrać na wolną przestrzeń, plus zawodnik, który rozumie wbiegnięcie na wolne pole i możemy w ten sam sposób wykorzystywać właśnie to interpretowanie problemu. Musimy się dostać za plecy przeciwnika, ale jak to zrobić? Czy zrobimy to poprzez poprowadzenie piłki, czy poprzez dłuższe na przykład podanie albo podanie piłki prostopadłej. I tutaj jest taki ciąg decyzyjny, co zawodnik robi przed podjęciem decyzji. Najpierw mamy identyfikację problemu, do tego jest potrzebna właśnie percepcja, żeby ten problem znaleźć, zobaczyć, gdzie są przeciwnicy, czy mam tutaj możliwość podania, czy muszę wyjść dribblingiem. Wymyślenie rozwiązań, do tego też jest potrzebny odpowiedni nastrój, może to być dziwne, ale dzięki właśnie flow, dzięki odpowiednim pytaniom, dzięki takiemu budowaniu fajnego, pozytywnego środowiska, zawodnik tych wariantów może wymyślić zdecydowanie więcej i szybciej i jest szybka ocena wymyślonych wariantów. Następnie przechodzimy do procesu już wykonawczego, w którym jest wybór działania, zastosowanie w grze i ocena efektywności, która można powiedzieć przychodzi już po reakcji na błąd, na stratę lub na dobre działanie, czyli będę chciał to powtarzać, to mi dało korzyść, z tego zdobyłem punkt, z tego zdobyłem bramkę i dzięki temu będę sobie to powtarzał i dzięki temu moja drużyna będzie zdobywała bramki, będzie zdobywała punkty, będziemy się rozwijać i będziemy szli do przodu. Od decyzyjności do wykonania, czyli założenia, a błędy i flow. Tak jak wcześniej powiedziałem, tego dopuszczania do błędów musimy się nauczyć jako trenerzy, którzy chcą rozwijać rozumienie gry, ale w taki dziecięcy sposób, tak jak wcześniej mówiłem o szukaniu przeciwnika do tego, żeby pójść w dribbling, pójść w jeden na jeden. Tutaj mamy składowe flow, czyli na każdym etapie działania pojawia się wyraźny cel do zrealizowania i tutaj takim założeniem do realizacji tego może być: zanim otrzymam piłkę, sprawdzam, gdzie są przeciwnicy, koledzy i wolna przestrzeń. Druga rzecz, częste pojawianie się informacji zwrotnej co do prawidłowości realizacji działania. I tutaj, czy mogę otrzymać podanie po ziemi? To jest pytanie zadawane przez trenera do zawodnika i jeżeli ten zawodnik wykonuje to dobrze, to oczywiście możemy już go za to pochwalić albo on sam doświadczy po prostu pozytywnego działania swojego zachowania, pozytywnego efektu swojego zachowania. A jeżeli nie potrafimy zrobić linii podania, czyli nie jestem w stanie otrzymać podania po ziemi, też zawodnik powinien dostać informację zwrotną, co teraz, czy możesz otrzymać podanie po ziemi, czy kolega może do ciebie zagrać piłkę. Istnienie równowagi pomiędzy poziomem umiejętności posiadanych przez działającego, a stawianymi mu wymaganiami i wyzwaniami. Jak widzieliście, zawodnicy, którzy są na wyższym poziomie, czyli chłopcy, którzy na ten moment grają w kadrach wojewódzkich, w kadrze Mazowsza tutaj akurat, czy w bardzo dobrych akademiach, wykonują to lepiej, wykonują to dokładniej, mimo że wykonują, można powiedzieć, te same czynności. Więc zawodnicy, którzy mają trochę mniejsze umiejętności na ten moment, na dzisiaj, po prostu muszą dostawać trochę może mniej zadań, mniej informacji, tak? Na przykład po prostu stwórz linię podania albo sprawdź, czy możesz przyjąć piłkę, czy możesz zagrać z pierwszej bez przyjmowania piłki. Tak jak tutaj, przyjęcie do przodu jako element, który możemy zrobić na każdym poziomie i może występować w piłce, w której mamy zawodników trochę słabszych i takich, którzy są bardzo dobrzy, bo oni mogą wykonywać takie przyjęcie progresywne, jak było na przykładzie kadry Mazowsza, w której zawodnik przyjmuje piłkę, mija obrońcę i strzela bramkę. Ok, całkowite skoncentrowanie uwagi na podejmowanie czynności. To jest bardzo ważne, aby zawodnicy nie musieli słyszeć komentarzy trenera dookoła treningu, tylko właśnie na tych zadaniach, o których sobie
mówiliśmy. Ja akurat bardzo często, może to brzmi czasami śmiesznie na treningu, ale po prostu się cały czas powtarzam i chłopaki czasami nawet mnie podłapują, że pewnie teraz zapytam o to albo powiem to. Natomiast pomaga to w koncentracji uwagi na podejmowanych czynnościach. Czyli jeżeli ja pracuję nad percepcją, to zadaję w kółko to samo pytanie, z której strony wybiega przeciwnik, gdzie mam wolne miejsce, gdzie zdobywamy punkty i jak zdobywamy punkty. Powtarzanie pytań zawodników i celów, które mają w trakcie gry, zadań, które mają w trakcie gry, pomaga właśnie na tym, żeby tą koncentrację uwagi zachować. I tutaj decyzja, kiedy podaję, kiedy prowadzę piłkę. W prostych grach, które możemy wykonać typu 2 na 1, zawodnicy dostają tylko takie informacje. Już bez żadnych komentarzy dotyczących nawet jakości wykonania. Na początku tylko to, potem jak już decyzje widzimy, że podjęte są na przykład dobrze, wtedy jeszcze możemy ich pochwalić za to, że prowadzą piłkę blisko albo trochę dalej od nogi. I właśnie w ten sposób skupiać tą uwagę chłopaków czy dziewczyn na tym zadaniu. Wszelkie czynniki mogące zakłócać działania pozostają poza obrębem uwagi działającego człowieka, zawodnika, więc tutaj wszelkie właśnie takie komentarze niepotrzebne, zakłócające, jak już przejdziemy przez te cztery punkty, czasami nawet zawodnicy tego nie słyszą. Ja proszę ich o feedback, czy im przeszkadzało, jak im trochę zabrzęczałem, jak im powiedziałem może nawet jakiś niemiły komentarz. Często widzę, jak są właśnie w trakcie gry skupieni, skoncentrowani, jak są oddani realizacji swoich działań, budowaniu swojego progresu, że te rzeczy nie trafiają do nich. Tutaj gramy odważnie, mamy swoje zadania, to są rzeczy, które też trzeba przypominać zawodnikom, nawet jeżeli już nie chcemy się powtarzać z pytaniami, to wystarczy właśnie przypomnieć, że słuchajcie, mamy swoje zadania i wtedy zawodnik też musi przejść przez taką refleksję, oddzielić to, co jest niepokojące, co jest zakłócające i wykonywać swoje rzeczy, swoje zadania, swoje cele do zrealizowania. Podczas doświadczenia flow u działającego nie pojawia się obawa przed porażką. Tutaj warto zwracać uwagę na właśnie błyskawiczne reakcje na błędy, przyzwolenie na te błędy, bo tylko w ten sposób zawodnicy będą mogli te błędy, ten swój progres osiągnąć. I realizacja wyznaczonych celów, czyli wykonywana czynność już ma charakter autoteliczny, czyli taki wewnętrzny, zawiera cel sam w sobie, czyli my po prostu chcemy nie tyle wygrać mecz, co przyjąć piłkę do przodu, sprawdzić, czy dobrze zrobiłem podając piłkę, a mogłem jeszcze prowadzić. Te małe rzeczy, które są składowymi flow, one tworzą potem wynik końcowy, ale nie mówię tutaj o wyniku 3-2, 8-1, 10-2 czy 7-3, tylko o tym, czy udało nam się zrealizować właśnie poszczególne elementy w trakcie meczu. I krótko jeszcze o budowaniu treningu, czyli wzmacnianie percepcji, wzmacnianie decyzyjności, a także flow w treningu. I tutaj taki proces budowania gier, który mógłby Wam się może się przydać. Oczywiście jest to inspiracja totalna Econo, którą przełożyłem sobie poprzez swoje doświadczenie na to, jak ja tworzę gry. I tutaj 7 składowych części, w których wyznaczamy sobie, okej, dobra, mamy na przykład część główną, czy część pierwszą treningu, co robię, czy robię ćwiczenie, czy robię grę. Następnie zawartość techniczna lub i taktyczna, czyli właśnie na przykład przyjęcie, podanie i którą grę do tego dokładam. Opis gry, liczba zawodników i wymiary boiska dostosowane do umiejętności i do tego, czy chcemy na przykład, żeby zawodnicy szybko operowali piłką, czy po prostu, żeby wykonywali na przykład dłuższe linie podania. Więc tutaj też musimy sobie przemyśleć i modyfikować w trakcie wykonywanego ćwiczenia. Punktacja i reguły gry, które też budują flow, bo przypominają o zadaniach. Dzieciom jest zdecydowanie łatwiej skupić się, gdy mają konkretne reguły gry i mają punktację, która nie musi wywoływać u nich pytań odnośnie tego, o co chodzi w tym danym zadaniu.
tak jak w grze tamtej na utrzymanie, w której zawodnicy atakowali zza pleców, punktacją mogło być wymienienie podań lub właśnie przytrzymanie piłki w kwadracie bez obrońcy. Progresja, zawodnicy, nie wiem, mogą być na początku, nie mogą być atakowani zza pleców, a potem jak widzimy, że już super się utrzymują przy piłce, potrafią znaleźć wolny kwadrat, potrafią wykonać trzy podania z rzędu, dorzucamy im progresję właśnie chociażby tego zawodnika wyskakującego zza pleców i powodującego problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Wskazówki do gry w formie pytań i zadań, czyli to, o czym sobie wcześniej rozmawialiśmy, ile mam kontaktów, czy mogę teraz zdobyć punkt, czy to jest czas na to, żeby utrzymać się przy piłce, poszukać innego sektora, w którym te punkty będziemy zdobywali jako zespół, ale też właśnie modyfikowanie przestrzeni czy budowanie środowiska. No i interwencje trenera, pauzy, zamrażanie, typy interwencji, no fajnie jakby tych interwencji pozytywnych pewnie było więcej, bo jednak zawodnicy przychodzą w wolnym czasie na treningi i chcą po prostu właśnie cieszyć się graniem. Natomiast zdecydowanie lepiej, nawet jeżeli powiemy zawodnikowi jakiś negatywny komunikat, który potem oczywiście mu też wyjaśnimy, wytłumaczymy, niż zostawimy go samego sobie. Myślę, że feedback każdy jest lepszy niż brak informacji zwrotnej dla zawodnika. Oczywiście czasem środowisko może wskazać zawodnikowi, że dobrze zrobił, że zdobył punkt, ale jednak informacja zwrotna od osoby znaczącej, istotnej w życiu dzieciaków jest ważna i ona buduje też właśnie większą pewność siebie zawodników. I przykład takiego właśnie ćwiczenia, które można zastosować i właśnie sposobu budowania tego treningu. Pierwsza część, wybór treningu, tutaj percepcja, gra na utrzymanie, zawartości taktyczne i techniczne w grze, w której mamy trzy kolory, gramy 6 na 3, w trzech różnych kolorach i mamy zawartości taktyczne i techniczne. Przyjęcie, podanie, prowadzenie, kiedy podać, kiedy prowadzić piłkę, jaki rodzaj wsparcia dać koledze z piłką, w zależności od tego, w jakiej on się sytuacji znajdzie po danej stronie boiska. Opis gry, tak jak widzicie tutaj na jednej części gramy 4 na 2, naszym zadaniem jest przeniesienie gry na drugą stronę i znowu utrzymanie się tak długie, aż pozostali koledzy dadzą odpowiednie wsparcie. Punktacja i reguły gry też dokładne, żeby zawodnicy mogli to realizować z łatwością, w sensie, żeby to nie było zbyt skomplikowane. I progresja, w której tutaj, jak widzicie, można wykorzystać taki środkowy bufor. Jeżeli chcemy, żeby zawodnik jakoś wyjątkowo pracował nad percepcją, można włożyć mu jakiś dodatkowy oznacznik, tył spodenek, żeby jeszcze tego ogonka pilnował. Może ten ogonek wyjmować trener, może to być inny zawodnik. Wiadomo, że to zależy od świadomości zawodników i poczucia tutaj jakiejś odpowiedzialności też za proces treningowy, ale takie progresje można stosować. Wskazówki do gry w formie pytań, decyzje, budowanie decyzji, kiedy mogę zdobyć punkt, a kiedy muszę się utrzymać przy piłce. Tak, wielokrotnie powtarzane, daje bardzo fajne efekty, bo zawodnicy już czują, czy mogą właśnie z tą piłką chwilę poczekać, czy podanie piłki w tym momencie już jest potrzebne, czy dałem możliwość koledze wbiegnięcia i dopiero zdobycia punktów, jak chronić, kiedy chronić piłkę. Przewidywanie, antycypacja, czyli kiedy wykonać wsparcie, w jakim tempie to zrobić, czy mogę być powolny, czy muszę to zrobić wszystko na sprincie. Oraz percepcja, orientacja przestrzenna, gdzie mam przewagę, podgorze, jaki rodzaj wsparcia dać. I tutaj zawodnicy właśnie w ten sposób, po tak przygotowanym treningu mogą się rozwijać w ten sposób. Ok, z mojej strony to wszystko. Szybko poszło. Chciałem jeszcze tutaj podziękować tylko osobom, które pomogły mi stworzyć tę prezentację, czyli Przemek Łagożny, Przemek Chojnowski, Football by Drone. Zachęcam do tego, żeby
tutaj do Przemka zadzwonić, jak chcecie mieć fajne nagrania właśnie z drona. I Tomek Perkowski, który, dzięki któremu mam zdjęcia do prezentacji. Ok, dzięki i jeżeli macie pytania, to chętnie odpowiem, wyjaśnię.